W sobotę 27 lutego w Pieszycach już po raz 13 odbył się halowy turniej piłki nożnej Old Boyów. Mamy 5 drużyn, gramy systemem rozgrywek każdy z każdym, także będzie możliwość zmierzenia własnych sił z każdą drużyną, co nas bardzo cieszy. W tym roku też trochę zmieniliśmy formułę, bo zazwyczaj robiliśmy turniej dla zawodników głównie z terenu gminy Pieszyce. Tym razem robimy turniej otwarty, zapraszając też uczestników i z powiatu dzierżoniowskiego, i z okolicznych miejscowości do włączenia się do wspólnej rywalizacji, do wspólnej gry. 35 lat trzeba mieć ukończonych, górnej granicy nie ma, także wybieramy też najstarszego zawodnika dzisiejszego turnieju, zobaczymy kto nim zostanie, ile będzie miał lat. Oczywiście tradycyjnie najlepszego strzelca również wybieramy i najlepszego bramkarza, także będziemy łowić te najlepsze osoby. Na turnieju pojawiło się wielu byłych zawodników z lokalnych drużyn, którzy przez lata reprezentowali nasze miasta, a teraz często jako trenerzy uczą dzieci i młodzież. Występujemy w tym turnieju Old Boys jako UKS Bielawianka, czyli wszyscy tam trenerzy pracujący w grup młodzieżowych. Fajny pomysł na turniej. Polecam wszystkim osobom, których się czynnie chcą uprawiać tą dyscyplinę sportu. Poruszę się na co dzień, odnowić znajomości i ogólnie, żeby tak sami dla siebie się poruszać, fajna atmosfera i oczywiście wygrać. Tu już nie jestem dawno czynnym zawodnikiem, ruszam się dla swojej przyjemności, siłownie, pływalnie i od czasu do czasu uczestniczę właśnie w takich turniejach, oldboyów, już teraz dla przyjemności. Do turnieju panowie podchodzili bardzo poważnie. Z jednej strony niby dla sportu i zdrowia, z drugiej każdy liczył na wygraną i nikt nie odpuszczał przeciwnikowi. Przed rokiem zdobyliśmy pierwsze miejsce i w tym roku postaramy się obronić ten tytuł. Ale czy się uda, to nie wiem, dlatego że jesteśmy osłabieni. Nie gra dwóch gorządów, którzy są podstawowymi zawodnikami. No ale mamy też zawodników niezłych, także no, postaramy się obronić. A jak wyjdzie, zobaczymy. Przede wszystkim dla zdrowia to gramy, bo wiadomo, że już kariery żadnej nie zrobimy. Ale polatać wcale nie jest zakazane. Jak dla takich ludzi jak my. No ostatnio też graliśmy w Dzierżoniowie turniej, gdzie był Górnik Wałbrzych, gdzie były inne Miedź Legnica miała być i były inne takie lepsze drużyny i też zajęliśmy pierwsze miejsce. Nie? Także gramy po tych turniejach, jeździmy i staramy się jak najlepiej wypadać. Okazało się, że i tym razem drużyna Pogoni Pieszyce nie była gościnna dla przyjezdnych i wygrała turniej. Na drugim miejscu uplasował się UKS Bielawa Trenerzy. Trzecie miejsce zajęły Trafory Bielawa. Czwarte Boksmet Piskorzów. A piąte Krause Team Świdnica. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.